Głodni zwycięstw? Sportowe emocje pod koszem zapewnia Anvil, sponsor strategiczny klubu koszykówki Włocławek S.A. Sebastian Kowalczyk, moim gościem w podcaście u Termosa. Witam, dzień dobry. Witam, dzień dobry. Przede wszystkim gratulacje wygranego meczu z twoim kiedyś klubem, z Arką Gdynia. Ciężko było, ale w końcu się wygrać udało. Ta druga połowa zdecydowanie lepsza niż pierwsza. No tak, można powiedzieć, że ten początek troszeczkę taki... Wyglądaliśmy troszeczkę stremowani, jakbyśmy rok grali bez kibiców, więc gdzieś wszyscy na pewno to odczuli, ale było widać po przerwie, troszeczkę tak się rozpędzaliśmy. Zwiększyliśmy intensywność w obronie w trzeciej kwarcie, do tego trafialiśmy ciężkie rzuty, też trzeba przyznać, że trochę te trzypunktowe rzuty Johnny nam pomogły i gdzieś odskoczyliśmy na te 8-10 punktów. Na pewno to był taki impuls, który dał nam to zwycięstwo. Tak pół żartem, pół serio powiedziałeś o tych kibicach, ale rzeczywiście ja też dzisiaj się zupełnie inaczej czułem niż przez cały poprzedni sezon. Zupełnie inaczej gra się przy publiczności, prawda? Kompletnie inaczej. Jeszcze zdecydowanie tutaj we Włocławku. Ja od rana tutaj już czułem po porannym treningu, że coś się szykuje, bo naprawdę to był mecz przedsezonowy, tak? Jeden mecz, gdzie mamy jeszcze niecałe 2 tygodnie do ligi, ale tak jak trener rano już wspominał, że gramy po prostu o zwycięstwo, tak traktujemy to jak mecz ligowy i naprawdę dało się to odczuć. No, tak jak mówię, to była roczna przerwa bez kibiców praktycznie i było zdecydowanie inaczej, ale na taki pozytywny plus, tym bardziej tutaj we Włocławku, bo nawet trzeba przyznać w tej trzeciej kwarcie, gdzie już te siły tak naprawdę opadały, ale kibice zerwali się, że tak powiem, i na pewno dali dużo energii. A propos tego Włocławka, to pamiętam, jak gościłeś ostatnio w Hali Mistrzów jeszcze jako zawodnik Polfarmy. Wygraliście wtedy, sprawiając tutaj niespodziankę. Chyba nie myślałeś wtedy, że we Włocławku wylądujesz w kolejnym sezonie. To prawda, nie spodziewałem się ogólnie, tak patrząc przez pryzmat tego, w jakich klubach grałem, gdzie grałem, zawsze ten Anvil była taka półka wyżej i nigdy się nie spodziewałem, że mógłbym trafić do Anvilu, ale jak widać, życie pisze różne scenariusze, nadarzyła się okazja i naprawdę ja tutaj mogę zgradzić takie kulisy, że tak powiem, przedsezonowe, gdzie rozmawialiśmy, że długo się nie zastanawiałem. Dla mnie Anvil Włocławek, ogólnie Włocławek, jest z wielu powodów wyjątkowym miejscem. Stąd pochodzi moja narzeczona, przyszła żona za rok, więc to jest dla mnie miejsce bardzo ważne i fajnie, że tutaj trafiłem, bo czuję się naprawdę dobrze. No tak, ale czy doradzała ci też narzeczona w wyborze Włocławka, czy to już była twoja taka decyzja, jak dostałeś tę propozycję? Nie, idę, nikogo nie pytam, bo wiem, że przecież znam też, nie zdradzę tajemnicy, bo już kiedyś o tym mówiłem w czasie meczu, że znam przecież twojego ojca, z którym gdzieś tam kiedyś współpracowałem i nie wiem, jego też pytałeś, bo on też jest fanem koszykówki, zawsze ci kibicuje. Mocno. No tutaj troszeczkę podszedłem egoistycznie do tematu, bo nikogo nie pytałem o radę. Dla mnie przede wszystkim na pierwszym miejscu jest ten aspekt sportowy i ja podjąłem tą decyzję przez pryzmat tego aspektu sportowego, więc jeżeli wiedziałem, czego chcę, do tego wiadomo, to są dodatkowe plusy, że niedaleko nawet od mojej miejscowości rodzinnej, gdzie tata właśnie, czy tam rodzice mogliby częściej przyjeżdżać na mecze, czy ze względu na to, że właśnie jak wspomniałem, teściowie, narzeczona są stąd, więc to były dodatkowe takie aspekty, które jeszcze pomogły w podjęciu decyzji, ale ja jakby tą decyzję podjąłem samolubnie, nie? Przez pryzmat tych sportowych względów i dlatego tutaj trafiłem. A powiedz mi, nie bałeś się trochę tego, że przychodzisz do Anvilu, który jest w najgorszej sytuacji w historii, bo po 30 latach gry w Ekstraklasie pierwszy raz Anvil zajął miejsce 13, najgorsze w swojej historii, tak? Było 19 chyba porażek w sumie. Nie bałeś się przychodzić właśnie do takiego Anvilu, który gdzieś stracił miano tej drużyny z czołówki, który z tej czołówki wypadł? W ogóle. Właśnie to nawet mnie tak troszeczkę nakręciło, bo już to będzie mój 11 sezon i już zobaczyłem przez pryzmat czasu, że po każdym złym sezonie
jestem dobry, że tak powiem. Po burzy wychodzi słońce i troszeczkę mnie to motywowało, tak samo jak różne głosy, że wiadomo, są kibice, żyją tą koszykówką, ale to jest różnie, bo po porażkach jest tak, ten, to tak samo mnie to w drugą stronę nakręca, w ogóle nie patrzę przez pryzmat właśnie taki pesymistyczny, tylko odwrotnie, optymistycznie, że no, tak jak było w tej trzeciej kwarcie, nawet mogę powiedzieć indywidualnie, że mi to dodało dużo siły, uwielbiałem zawsze grać przeciwko tutaj we Wrocławku, jakoś zawsze tym żyłem i no nie wiem, mi to zawsze daje dużo energii, nie wiem, wsparcia takiego, dobrze się czuję po prostu w takich miejscach, wiadomo jest duża presja, ale no, presja w sporcie jest zawsze i wszędzie. I tak jak mówię, mnie to naprawdę napędziło do podjęcia decyzji, żeby tutaj właśnie grać. No właśnie, mówisz, że fajnie się grało. Często zawodnicy mówią, że we Włocławku fajnie się gra przeciwko Anwilowi, bo ta publiczność nakręca. To trochę inaczej dzisiaj miałeś, bo pierwszy raz ciebie wspierała. Jak to odczuwałeś? No właśnie na rozgrzewce takie było dziwne uczucie, że kurde, jestem po tej stronie, zawsze się tam rozgrzewałem. Czekałem, jak kibice szybciej tutaj przychodzą do hali, obserwują te prezentacje, a teraz mówię, tak przez chwilę oczywiście się wyłączyłem i mówię, kurde, fajnie, tutaj jestem po tej drugiej stronie, to ja reprezentuję Anwil Włocławek. Więc takie bardzo fajne uczucie, wyjątkowe i myślę, że po prostu troszeczkę kwestia przyzwyczajenia do tego, tak jak to jest zawsze w koszykówce, zmiana klubów, miejscowości, kwestia czasu przyzwyczajenia i myślę, że tak będzie. A ty jesteś zawodnikiem, sam powiedziałeś, 11 sezon, chciałem powiedzieć bardzo doświadczonym, bo rzeczywiście od lat nazwisko twoje przewija się na parkietach ekstraklasy, ale też warto powiedzieć o tym, że tak jak sam wspomniałeś, to jest pierwszy sezon w takim klubie, gdzie te aspiracje, te ambicje są zawsze bardzo wysokie. I do czego ja zmierzam? Zmierzam do tego, że we Włocławku to nawet jak czasami było gorzej, było mniej pieniędzy, byli słabsi zawodnicy, to kibice zawsze liczą na to złoto, na gdzieś tam na medal, tak? Czy na grę, chociaż w półfinale. Jak jest w tym roku? Jak wy to wszystko odbieracie w szatni? Jak te rozmowy wyglądają? Mówiliście coś właśnie o tym celu? Bo wiadomo, że tutaj nikt w tej chwili nie myśli o tym, żeby wrócić od razu na podium, ale te play-offy, gdzieś tam próba walki o półfinał, to myślę, że gdzieś tam o tym rozmawiacie w szatni. No to są właśnie dwie strony medalu, bo tak naprawdę każdy z nas tutaj jest profesjonalnym sportowcem, profesjonalistą i przychodząc nieważne gdzie, że tak powiem, chcę wygrywać wszystko, przynajmniej ja mam taką mentalność, że no każdy kolejny mecz, gdzie to cię zaprowadzi, no wiadomo, wtedy pokaże sezon, tak jak było w przypadku tamtego roku, no też były wysokie oczekiwania i wszystko, tak jak kibiców tutaj co roku, ale niestety skończyło się, jak się skończyło, więc no to życie pisze różne scenariusze i ten czas pokaże, bo to zależy naprawdę od wielu, wielu aspektów, to jest 12 gości, każdy inny pod względem charakteru, gdzieś każdy się uczy, tak naprawdę to jest nowy twór, tutaj wiadomo, Kamil był parę tam sezonów temu, Szymon, ale tak naprawdę u tego trenera chyba tylko Dykes grał ostatnio, więc to jest nowy zespół i też ciężko na razie tak powiedzieć. No, my konkretnie nie rozmawialiśmy na razie w szatni, że dobra chłopaki, jesteśmy Anwil Włocławek, teraz taka grupa ludzi, musimy być w czwórce albo ten. Wiadomo, chcemy, tak jak myślę, że większość tak ma. Chcemy wygrywać każde kolejne spotkanie, widzimy, że tak powiem, na ten moment nasz potencjał po tych sparingach, po treningach. Jest bardzo dużo rzeczy do poprawy, ale moim zdaniem idziemy w dobrym kierunku i mam nadzieję, że zaprowadzi nas to jak najwyżej. Powiedz mi, bo są tacy gracze, którzy jak przychodzą do Włocławka, to mówią, że gdzieś tam czują te presje kibiców. Już nawet nie chodzi o taką presję w czasie meczu, ale we Włocławku to ci zawodnicy są często gdzieś tam inwigilowani na okrągło. Jak pójdą do sklepu po bułki, to wszyscy piszą na Brzytwie czy tam gdzieś na innym forum, że poszedł po bułki, tak? Kupował w McDonaldzie, gdzieś tam odczułeś już to na sobie? No ja miałem tylko taką ciekawą sytuację parę dni, gdzieś po pierwszych sparingach wybraliśmy się z Kamilem na bulwary, żeby tam pokazał mi miejsce. Wiadomo, tam co druga osoba, może nawet wszystkie Kamila rozpoznały, gdzieś tam prosiły o zdjęcie i wracając, szła grupka takich chłopaczków, widać, że grali sobie gdzieś na Orliku w kosza, a to było akurat w miejscu, gdzie żegnałem się z Kamilem i jakby oni wiedzieli, gdzie mieszkam, nie zdradzę teraz, gdzie to jest, ale przez kolejne 3 dni o tej samej porze praktycznie wieczorem, jak oni kończyli, nie wiem, czy to był jakiś trening, czy spotkanie, to przechodząc pod moim blokiem, osiedlem, skandowali moje imię, nazwisko, więc ja odebrałem na razie, miałem taki przypadek, że tak powiem, pozytywnej historii tutaj, gdzie no, dla mnie to jest
coś fajnego, coś wyjątkowego, gdzie wcześniej mnie to nie spotkało, że tak powiem, w namieście. Natomiast, no, tak jak wcześniej użyłeś tego zwrotu, że są dwie strony medalu, tutaj one też są. Wiesz o tym doskonale, że tu potrafiły być takie sytuacje, że jak gracz grał słabiej i nie trafiał do kosza, to własnego gracza potrafili kibice nasi wygwizdywać. Nie obawiacie się trochę tego? I czy to jest tak, że tak jak dzisiaj była taka sytuacja, gdzie tam James Bell wchodził pod kosz, nie udało mu się akcji, od razu był taki ten jęk zawodu na trybunach i gdzieś tam to chyba w zawodniku od razu wzbudza taki dodatkowy stres. Masz tak, czy to moja nadinterpretacja? Znaczy na boisku ja bym tak nie miał, bo ja czasami jestem tak sfokusowany, że nie pamiętam niektórych reakcji albo trochę się tak zamykam. Wiadomo, no nie da się kompletnie nie słyszeć kibiców, ale ja aż bym tak tego nie odbierał, no ale w sumie po tym wywiadzie, no boję się teraz, że jak już po jakimś słabszym spotkaniu, że ci młodzi kurde coś tam mogą wykombinować, ale z drugiej strony będę wiedział, kto to jest. Tak pół żartem, pół serio, ale no nie, no na razie ja przynajmniej tak tego nie odbieram. Wiadomo, że no kibic we Wrocławku jest wymagający i jeżeli będą powody do tego, żeby właśnie, nie wiem, to będzie jęk zawodu, czy właśnie czasem krzyk, czy cokolwiek, bo nie będziemy dawali z siebie 100%, bo to najbardziej chyba o to chodzi, jeżeli kibic zobaczy, że nie walczymy, bo na razie wydaje mi się, że tu ta trzecia i czwarta kwarta pokazało, że naprawdę zależy nam, nawet jeżeli to był turniej, mecz przedsezonowy i jeżeli będą mieli powody do tego, no to myślę, że koszyka sportowy przyjmie to na klatę, że tak powiem. A jeżeli to będą troszeczkę przesadzone rzeczy, no to też wiadomo, no, trzeba to patrzeć jak dwie strony medalu, tak jak powiedzieliśmy. Artur Mielczarek, jak przychodził w zeszłym sezonie do Włocławka, to tak trochę jak ty powiedział, że zawsze gdzieś tam grał w klubach, które były z tej półki niżej, przyszedł do Włocławka, zawiódł się na tym, bo wiemy doskonale, jak to się skończyło. Ja mam nadzieję, że w twoim przypadku będzie dokładnie odwrotnie, że już jak wskoczyłeś tutaj, to na dłużej w tym Włocławku zostaniesz, tym bardziej, że no, przyszła żona stąd, więc może się osiedlicie na dłużej, tak jak Kamil Łączyński, który mimo tego, że grał gdzieś indziej potem w Lublinie i we Wrocławiu, to na dobre został we Włocławku i związał się z naszym klubem. Kto wie. No, ja na razie, że tak powiem, miasto, klub naprawdę odbieram bardzo dobrze, ale mówię, no życie pisze różne scenariusze i to nie można przewidzieć, nawet nie ma pewnych rzeczy. Czasami miałem kontrakt dwuletni, na przykład w Polfarm, jak się kłótno, a po roku ten klub niestety upadł, więc naprawdę nie można, nie ma nic pewnego w życiu, ale jeżeli zdarzyłby się taki scenariusz, no to na pewno nie tylko ja bym był zadowolony z tego powodu. Dlaczego mógłbym ci życzyć u progu tego nowego sezonu, bo 2 września ruszamy, pierwszy mecz w Lublinie, ciężki początek, Lublin, Zastal, Stal, to będzie taki test dla was na pewno, dlaczego tobie osobiście mógłbym życzyć u progu tego nowego sezonu? No na pewno braku kontuzji, to tego życzę, ale czego jeszcze? Tak jak pan wspomniał, braku kontuzji, zdróweczka i przede wszystkim wygranych, bo moje ostatnie 2 lata pod względem sportowym były nie tylko indywidualnym, ale drużynowym były ciężkie i tych wygranych nie było zbyt wiele, więc bardzo liczę i chciałbym, żeby było dużo wygranych. W ostatnim sezonie to wiele wspólnego miałeś z Anwilem, bo ty indywidualnie tak w swojej poprzedniej drużynie w Polfarmie też tych zwycięstw nie było za wiele, skończyło się spadkiem. Anwil przed spadkiem się uratował, bo na 13. miejscu wylądował, ale to wszyscy sobie chyba tego życzyć musimy, żeby tych wygranych było więcej. No, widzę tu jakieś takie dopasowanie właśnie, pasujemy do siebie, że tak powiem, pasuję do tego zespołu, patrząc przez pryzmat tego, co było rok temu i oby tych zwycięstw było jak najwięcej, żeby to wszystko ruszyło. Dziękuję ci bardzo za rozmowę i tego życzę. Dziękuję.